Jak więc człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem? Albo jak może być czysty ten, kto się narodził z kobiety? Oto nawet księżyc nie świeci i gwiazdy nie są czyste w jego oczach. Tym bardziej człowiek. Księga Hioba, 25 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Prowadziła dobre życie, wiernie troszcząc się o swoje dzieci. Jej kontakt z nimi był bardzo serdeczny. Całe życie starała się czynić dobro. To wszystko nie dawało jej pełni spokoju, ale miała nadzieję, że to wystarczy, aby na wadze, w cudzysłowie wadze, było więcej tych dobrych uczynków, które usprawiedliwią ją przed Bogiem. Teraz zachorowała. W swoim życiu często słyszała Ewangelię o Jezusie, ale w obecnej sytuacji pytanie, czy jej dobrych uczynków na pewno wystarczy, gdy przejdzie już do wieczności, tym bardziej nie dawało jej spokoju. Pewna wierząca chrześcijanka zauważyła jej niepokój i zagadnęła ją o to. Nie wiem, czy ostanę się przed Bogiem, powiedziała ta kobieta. W tym momencie zdała sobie sprawę, że brakuje jej czegoś decydującego, kiedy będzie musiała stanąć przed Bogiem. Dlatego też wyznała Bogu swoje grzechy i w wierze przyjęła dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. Od tej pory była przekonana o odpuszczeniu swoich win i to dało jej spokój serca. 3 dni później odeszła. Nie umarła w niepokoju i zwątpieniu, ale w pokoju i pewności. Ona została uratowana przez Boga, Zbawiciela, który uczynił to nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Tak mówi list do Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Tego musi nauczyć się każdy. Dobre uczynki nie skreślą popełnionych przez nas grzechów. Możemy zostać pojednani z Bogiem jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa oraz dokonane przez Niego dzieło zbawienia. Ta kobieta wykorzystała swoją ostatnią szansę. Jedyna pewna okazja dla nas jest właśnie teraz.